Siły amerykańskie przeprowadziły atak na planistę tzw. państwa islamskiego. Według informacji przekazanych przez armię, terrorysta został zabity. Był to odwet za atak, do jakiego doszło na lotnisku w Kabulu. Ostatnie dni ewakuacji z Afganistanu odbywają się przy wysokim ryzyku kolejnych zamachów. Najnowszy bilans zamachów w Kabulu wskazuje na co najmniej 170 ofiar. Napastnik wysadził się w powietrze w tłumie przed lotniskiem. W ocenie Pentagonu za eksplozją stał jeden zamachowiec. Mogę potwierdzić, że nie sądzimy, iż doszło do drugiego wybuchu w hotelu lub jego pobliżu. W zamachu w Afganistanie zginęło 13 amerykańskich żołnierzy. List z kondolencjami do prezydenta USA Joe Bidena przekazał polski przywódca Andrzej Duda. Pragnę w imieniu narodu polskiego wyrazić głęboki smutek i najszczersze kondolencje z powodu druzgoczących strat w ludziach, jakie poniósł naród amerykański w wyniku haniebnych ataków terrorystycznych na lotnisko w Kabulu w Afganistanie. Choć zagrożenie w Kabulu jest ogromne, w okolicach lotniska dalej gromadzą się tłumy. Od przejęcia władzy przez talibów z Afganistanu ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. To ostatnie dni ewakuacji. Amerykańskie wojsko ma wyjść z Afganistanu do 31 sierpnia. Myślę, że nierozsądne jest oczekiwanie, że 1 września będą normalne operacje na lotniskach. Próbujemy zbudować podwaliny pod wznowienie lotnictwa cywilnego, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Amerykanie nie chcą dłużej ryzykować życia swoich żołnierzy. Otrzymałem od dowódców szczegółową informację o atakach i środkach, jakie podejmują, aby chronić nasze siły i zakończyć tę misję. I my dokończymy tę misję. Biały Dom informuje, że ostatnie dni ewakuacji będą najbardziej niebezpieczne. Wycofywanie wojsk i sprzętu odbywa się przy rosnącym zagrożeniu terrorystycznym. Nasze wojska wciąż są w niebezpieczeństwie, tak jak każdego dnia, kiedy tam pozostają. To najbardziej niebezpieczna część misji. To okres, kiedy wojsko i dowódcy zaczynają przenosić także sprzęt. Teraz odbywa się to w sytuacji groźby ze strony ISIS. Amerykanie zapowiadali odwet na tzw. państwie islamskim, które wzięło odpowiedzialność za zamach w Kabulu. Dziś w nocy siły amerykańskie przeprowadziły atak za pomocą drona na planistę ISIS we wschodnim Afganistanie. Wstępne wskazania mówią, że cel został zabity. Nie wiemy o żadnych ofiarach cywilnych. Przekazało dowództwo amerykańskiej armii. Według mediów zabity terrorysta był zaangażowany w planowanie kolejnych zamachów.